Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Marku. To co, możemy rozmawiać, panie Janeczku? No możemy, panie Marku, rozmawiać, bo wie pan, no, ja w życiu tego nie robiłem, nie wiem jak to, żeby to wyglądało, ma pan głowę, umie pan, co panu trzeba, to ja panu powiem, co wiem, co mam doświadczenia, co mi jest pewne, a co nie wiem, to nie będę zmyślał, bo to nie ma sensu już. No oczywiście. Panie Janeczku, tak. Pan ma 70 lat. Tak, 71 już prawie. No, w 71 pan wchodzi. I pański tata to hodował te gołębie, które tak są znane na Zamojszczyźnie jako gołębie zawadowe, czyli od zawady, tak? To znaczy od zawady to ich nazywają słynne krawaciarze, tak zwane zawadowe mądrogłówki, o w ten sposób, to tak mówią, no pospolicie. Nie wszyscy, ale szczególnie. No, też się spotkałem z tą nazwą mądrogłówki właśnie. I to gołębie no. Pańskiego taty. Tak, to są mojego taty, który zmarł w 87 roku, trzymał te gołębie. Odkąd moja pamięć sięga, to u nas gołębie były już. O. Czyli można powiedzieć, że pan jest rocznik 49, czyli w latach 50., jak tam pan tylko pamięta, to te gołębie były w pana rodzinie. Tak jest. I ojciec hodował jakie rasy gołębi? No te zamojskie lotne. I też miał te boki i orliki? Czy nie, boków nie miał. Czyli... Tato miał tylko, trudnił się, lubiał to tak samo jak ja, coś po tacie odziedziczyłem, bo był u nas drugi jest w Stanach już 35 lat, też trzymał tu, ale on lubił już gołębie takie mieszane, dłuższe i nasze miał te. I przed wyjazdem do Stanów dwóch braci spod Chełma wykupili całe stado, około 80 sztuk. I były te nasze gołębie i już brat tam mieszał troszkę po swojemu. A ja trzymam się jednej krwi. I tato wiedział, że ja mam do tego bardziej predyspozycję jak Heniu. Później Heniu wyjechał, to zaniechał, a ja zostałem. I tymi gołębiami się zająłem i do dzisiejszego dnia to się ciągnie, widzi pan. No to tak właściwie pan stara się trzymać tą linię gołębi ojca, tą krew zachować do dnia dzisiejszego. Tylko i wyłącznie linię gołębi ojca. Czyli tak. Pan stosuje jakiś taki Próbowałem, panie Marku, nie będę kłamał, dwa razy w życiu już po brata wyjeździe, bo ja byłem taksówkarzem 20 lat, jeździłem po całej Polsce, po Lubelszczyźnie tu. I na dodatek byłem muzykantem, grałem na gitarze basowej. I to po te wszystkie, całą Ukrainę biznes, to znałem tych ludzi, tych fachowców. I spróbować dwukrotnie z naszymi samcami, bo trafiła mi się samica i nawet niezła samica, ale to mi nie zdawały egzaminu. I wychodziły gołębie takie jak te gołębie. Może by w trzecim, w piątym pokoleniu próbować to dalej, wie pan, męczyć. Może by coś było, ale... To trzeba czasu, trzeba to, ja trzymam się jednej głębi, im jest wierny, jestem, mam do nich zaufanie. Przecież mogę powiedzieć, komu daję te głębie, kto ode mnie ma i w Krasnostawie mają, i w Tomaszowie mają, i po Polsce mają. Proszę bardzo, ja się nie bo podam nazwiska, podam telefony, można dzwonić, dowiedzieć się, panie Marku. Panie Janku, tutaj... Kłamstwo ma krótkie nogi, kłamstwem nigdzie daleko nie człowiek nie zajedzie. No. Tutaj telefony na razie nie są potrzebne, ale... Rozumiem, że są te gołębie od pana w Polsce, po prostu u hodowców. Tak. A może mi pan powiedzieć, właśnie ta linia gołębi, która się jeszcze od pańskiego ojca, czyli od ojciec miał na imię Henryk. Nie, Henryk to był brat ten, co jest w Stanach. Ojciec był Stanisław. Stanisław, czyli od pana tak. Stanisława, od ojca, to te gołębie, tak. Te mądrogłówki... Tak. Zamojskie, to jak, czym one się charakteryzowały tak z wyglądu, powiedzmy? Jakie one mają cechy, te gołębie, które też je tak wyróżniają? Jakie mają cechy, to panu powiem. To są, u nas nie ma, z tych gołębi nie wychowa pan gołębi czarnych czy czarnych rabych, wie pan. Rozumiem. Czyli jakie tylko są kolory? Tylko się chowają gołębie. Raby siwe, jaśniutkie, takie popiołki. Na białych wulach z podciętą główką, ewentualnie z jabłkiem, to tak zwane jabłko, to krawat ten, to nazywa, od tego poszły te krawaciarze, tak. To są jaśniutkie
i plecione lota. Po cztery pióra. Czasem ma całe loto plecione, jedno, drugie. Ogony nieraz wychodzą. Na białych ogonach wychodzą. Na takich podpalanych. Drugie to, co wychodzą z tych głębi. Jarzębate, rabe siwe, takie grochy, też plecione, też te jabłka i białe wole. Wychodzą rabe czerwone. Wychodzą rabe czerwone w szczególności. Rabe czerwone takie siniakowate, takie podpalone siwym, wie pan. Aha, aha. A rzadko wychodzi po nich rabe czerwone takie krwisty, ale rzucą. Ale to są głębie. Nie za duże, zwięzłe, pękate takie, krótkie przedramię. Oczy mają zapadnięte, maleńkie, obwody cieniutkie, oczka skryte, tak jak, mówię panu, takie oczy mają, takie rybie oczy, takie niespotykane te głębie. Mhm. I jeszcze wychodzą, prócz tych rabych czerwonych, siwe jasne, siwe jarzębate i czasami dadzą rzadko kiedy białego głębia. Ja mam białego samca na strychu do chwili obecnej, którego moja mamusia zmarła w 97 roku, już mu jeździła, on młodych, bo on żyje do tej pory. To są głębi naprawdę, jak tu mój kolega jeden mówi, długowieczne, bo panie Marku, nie będę kłamał, uczciwie mówię. Taki wyreszczak tu mi szczepił głębi, bo ja szczepię głębi od czasu do czasu. To siwa samica u mnie przeżyła 31 lat. To rekord. Mówię uczciwie. Swoją śmiercią zdechła, ja ją nie zamęczyłem. Już na końcu chodziła po ziemi, nie mogła frunąć. A biały teraz, no to ma co najmniej 25. No ale już się robi niepłodny. Już widzę, że go już starość łamie. Tak jak każdego. To jest prawa natury. Tego nie uciekniemy. No. Normalne. To miałem dwie samice takie po tacie jeszcze. Ta siwa i czerwona. Oni byli obydwie z obruszkami. Tato mi mówił, synu, patrz w te samice. Bo samice jak dają z gniazda para gołębi, dwie samice, trzy, dwa samce. Te gołębie coś przekazują, tylko tego człowiek nie może, ale dają porządne gołębie. I ja ta, jedna była siwa, to przeżyła 31 lat. A czerwona jej siostra 5 lat wcześniej zdechła, normalna swoim życiem. Rano otwieram głębnik, patrzę, kokarmika leży. Tu w wadze wszystko czyściutka, oczy przymknięte, troszeczkę tylko piękne. I nie żyje. Była czerwona na białym, na sobie w ramach. To znaczy po piórku z boku od ogon czerwony. Biały cały. O. Czyli innych głębi po nich pan nie wychowa. Żeby ich pan nie wiem jak mieszał, to innych głębi pan wychowa. Mają rozum przede wszystkim. Pamiętliwe są głębie. Naprawdę. Potrafią przepaść. Ładnie latają przede wszystkim. Naprawdę są osiągi u ludzi. Nie będę chwalał, ale przecież mówi, że dam telefon, można skorzystać, spytać się i polatają i 5 godzin, i 7, i 9, i potrafią 11 zrobić przy dobrym dniu. Nawet lepiej. No. Potrafią przepaść. Chmura zabiera mi nieraz u nas na Lubelszczyźnie, tatowi zabierała po 20 sztuk. Przecież 50 nieraz gnał na niebo. To potrafiły do 2-3 tygodni wracać. Niektóre przyszły i zdechły w domu, ale wracały. Niektóre zginęły. Niektóre się tu na Tomaszowa na sztuce w stawie topiły, jak na noc zostawały, spadały do wody. Tak, bo niektóre napić, ludzie powyciągali. O. I później się to tak zaczęło rozstu między, wie pan, między tymi ludźmi to taka trochę nieuczciwość między tymi fachowcami, bo jedno drugiego bez jaty. Ja się pytam, dlaczego? Jak ktoś ma, cieszmy się. Jak on ma, to ja będę miał. Tak. Jak nikt nie będzie miał, to nikt z nas nie będzie miał głębia. No ale wie pan, wytłumaczy pan to ludziom. Aj tam, to już jest na inną historię, opowieść. Tak, mają taką naturę, że przy oblatywaniu rzadko kiedy, żeby się oblatał, tak o, nigdzie nie poszedł. On wyjdzie, popatrzy, zrywa się, kółko, góra, poszedł. Nie ma, nie jeden z nich przyjdzie w ten sam dzień na wieczór, a drugi przyjdzie po 5 dniach, ale przyjdzie do domu, aby go ręka ludzka nie trafiła, zagoni się gdzieś dalej, albo jaszczur nie złapał, przychodzi do domu. Nie ma dwóch zdań. A jak ja miałem przypadek, tak? Słucham? Niech pan dokończy, no. O tym przypadku. Ja mam przypadek, panie Marku, że 2 lata temu rzuciłem tu 11 piszczaków. I spinam agrafko, bo chowam na domie, a puszczam z komórki, ze stajni, gdzie nie mam rasy, nie mam nic, tych wychodzą tak, jak się wyprowadza ponia krówkę za przeproszeniem. I oni sobie wychodzą na ziemię bezpośrednio. I wie pan, może ta żywotność przez to błoni łapie ziemię.
Ja ich przypinam, puszczam, łapię zieleninę, ziemię, gryty różne, to się dba. Ja dbam, mówi panu. Ja to lubię, ja ich kocham. Ja im, tym łamkom prawie poświęciłem całe swoje życie. Prócz jazdy jeździłem, to mamusia mi karmiła, jak jeszcze żyła. Aha. To właśnie ten obiały samic, co mi został jeszcze, on pamięta moją mamę, a mama zmarła w 97 roku, to pana nie kłamie. Moja żona panu powie, mówicie pan. Panie Janku, a jeżeli chodzi właśnie o taki styl, jak one latają, to są gołębie, które się cały czas trzymają w grupie, czy one później tam się rozdzielają, jak schodzą na dół, to schodzą... To znaczy, jeśli pan ich pogoni za młodego i nie będzie pan dołączał, dorzucał co 2-3 dni świeżych, zlatają się, nie ma dwóch zdań, tato i po 30 gnał. I pomału myk, zabiera się i idą. A jeśli pan dorzuci tam jak przy młodych, młode muszą się nauczyć, no wszystko człowiek musi nauczyć, tak samo ptak, to jest normalne. O, ale później przy siedzeniu mają taką to zaletę, naturę, że na przykład zerwie się para, sparuje się panu. Idą do góry, idą strasznie wysoko te gołębie. Idą tak, że giną z oczu. Później za 4-5 godzin się panu gdzie łeb nie pokaże i dalej go nie ma. Ale oni próbują odsuwać niby się psuną, za chwilę kopa i pośle z powrotem na 3-4 godziny i skoryją się dalej. I nie ma ich. O. Idą no, naprawdę do zakrycia te gołębie. I będzie, zrywa się panu para. Dlaczego, do czego zmierzam, panie Marku? I idzie do góry. Nie siądą nigdy razem. Ona słabsza dzisiaj, ona spada, pozostaje. Odprowadzi ją i wtedy on jeszcze z powrotem. Albo na drugi dzień, czy zatem odwrotnie. On spada, ona zostaje. O. Czyli tak, nie siadają stadnie, tylko indywidualnie. Walczą do końca. Nie. Który zgodzi z nami 20 i do moment, myk, ładnie i to mówię panu szczerze. Papierosa pan całego, jak pan pali czy nie pali, nie spali, ich już nie widać. I już ich nie ma. I wtedy pan siedzi, tylko patrzy. Pokaże się któryś, który słabszy, może nie rozlatany, może coś mu dolega, leci, a reszta zostaje. I do końca tak będzie ewentualnie, nieraz widzi pan łapie, nieraz wieczór, noc. Jeden na drugiego czeka i żaden pierun nie siądzie, zabiera noc i tyle. O. Generalnie też trzymają się w zenicie, nie odchodzą na boki. Tak, wysoko idą i nad domem, nigdzie mi nie odchodzą, te gołębie to... I co jeszcze mają w sobie? Przy oblatywaniu, panie Marku, jak pan puszcza młodego piszczaka, pójdzie, przez przypadek siądzie gdzieś. Na obcy dach tu. Ale się zrywa, on przyjdzie. On do głębi nie pójdzie. Ale już jak przyjdzie na podwórko, panie Marku, do pana czy do mnie, to on panu uczciwie mówi nawet na... Pana dom tylko 10 metrów dalej, żeby stał nie siądzie. Tylko na to z podwórko, skąd wyszedł. Tak, ja mam takie kółko wycięte w trawie jeszcze po tacie. To tu nie jeden się dziwił. Patrzą oni z góry. Myk, mija komórkę i prosto w to kółko. Aż się zakurzy, nie wiem, ziemia. O. Także no, to jest taka, to jest ich specyfika tych gołębi. I oni, te gołębie są nie do podrobienia. Wie pan, ja popatrzę okiem, czy ktoś już o to wystawa w Tomaszowie, to nieraz była, to mają ode mnie, bo ja tam nie chodzę, ja nie ściągłem głębi, ja mam te, to taki o, król Józiu, też stary fachowiec jak ja, on tylko poszedł do hali i mówi, to nie jest zawad Jasia stajni? Tak. Jacek z Kresnego Stawu. Tak, to zawad Jasia. Adam Puciński. To od razu ich pan poznał, te głębie pan nie podrobi, te głębie są inne. Czyli taka już utrwalona linia gołębi ustabilizowana, bo hodowana od pokoleń, bo to już pan tak jest, kontynuuje. Tak, to panu mówię. Tato 60 lat miał, jak trzymał już te gołębie, zmarł. Ja mam 71, trzymam dalej i nic nie zmieniam, panie Marku. A następca... Pilnuję parowania konkretnego. O, już. O. Czyli w jakim sensie pan pilnuje parowania? Żeby nie wrzucam nic obcego, okrężną drogą, patrzę, co jest schowane, i później wracam w pokrewieństwo, tylko dalsze, jak z najdalszej strony, ale wracam do pokrewieństwa. Aha. I to mi zdaje egzamin niesamowicie. Czyli nie narzekam. Dziadek z wnuczką, jakaś ciocia z siostrzeńcem, z bratankiem. Tu mi pan wyciągnął z buzi. Sparowałem przez przypadek parę lat temu, bo już tak mi się zawyziło.
i mówię, sparuję, ja żębator, albo siwe samice z dziadkiem. Panie Marku, osiągnąłem pierwszego piszczaka z miotu pojedynka, czubaty. Taki czubaty, szeroki czub, jak moje boki te czabanowe. Czego boki mają czub, to ja wiem, bo ja z czabanem 30 ponad lat obcowałem, to był tata kolega, tylko był fachowiec od boków, który mam od niego, przed śmiercią mi dał. Bo ja mu dużo głębi, jak jeździłem, pan mówi, na taksówce, grałem, poznawałem dziadka głębi, odebrałem, albo odkupiłem, dziadko mi przywoziłem. I dziadonie przed śmiercią mi pchnął parę głębi takie nie trzeba, bo się zasłużył na to. Jego rodzina nie dostała, ja dostałem, to powiem szczerze. Ale nie o to chodzi, wrócę do tego, co mówiłem. I wychowam ramek, ja żębatem samczyka. No piękne w maści, te lota tu, puściłem. Panie Marku, ja to puściłem. Ja to ruszam, a to lot, jak Boga kocham, jak szaryk. I do nieba. I do nieba. I przechuśtam tego głębia. I później wychowałem, mają w krynicach taki małyska, ma z czubaty, miał samicę ode mnie. Kraść ten Jacek, niech panu powie. O dziś ma siwego czubatego ode mnie. Ten pan Jacek głębia jak piorun. Ten, co pan w internecie rozmawiał. Tak, tam jest jeszcze Marszalec, tam jest jeszcze Marek Czernicy mają ode mnie. I wyrzucą, bo jak mi się później dziadek skończył, to po nim pozostawały głębie, ale nie wszystkie wyrzucały czubatę. Wyrzuciły czasem czubatego, ale wyrzuciły i gładkie. Tak. I ja te głębie powszczepią dalej. A później czytam w Petrwiego książce, tam jest na zachowanie krwi jak najbardziej. No, tak. Tylko wyjdzie gąb w poronie. No ja to zrobiłem, a jeszcze książek nie miałem. Dopiero mnie klasysa później przewiózł. Tak. I widzi pan. I tu dopiero mi się oczy utworzyły. Aha! To jest w tym rzecz. Tak, tak. O. A niech pan powie, jak pan by sięgnął tak wstecz do swoich lat młodzieńczych, czyli do tych lat 50. XX wieku, w latach powojennych. Jakie gołębie, bo pan jest, zamieszkuje w okolicach Tomaszowa Lubelskiego, tak? Ja w Tomaszowie jestem wychowany. Panie Marku, urodzony jestem w Kieleckim. Aha. Jako dziecko, a przywieziony tu za maleńkiego i tu wychowany, tu szkoły podstawowe skończyłem, technikum w Jarosławie, wszystko i tu do dziś nie żyję. Ale ojciec... 70 lat tutaj, tylko urodzony jestem tam. Ale ojciec w Kielcach mieszkał? Tato pochodził z Kielc, moje korzenie pochodzą z Kielc. Aha. I tam hodował w Kielcach Zamojskie? Nie, tam hodował głębie takie jak u nas były, tak zwane pocztowe. Te barłacze, te kropiate takie. O, to były u nas tam takie głąbki. Ja nawet u dwójka przewoziłem takie głąbki, tylko że tutaj te głębi się nie przydadzą. Nasze głębi się ich bały normalnie, jak się naduły. A tato się później wziął, tutaj był w Tomaszowie taki, on był kiedyś w UB, Niziu Bolek, to był tata kolega. On tu trząsł z Tomaszowem, co chciał to robił i co chciał to mógł mieć. I on te głębi ściągał. I tato od niego dostał parę głębi i od tego kolegi swego, gdzie siedział razem w Oświęcimiu, bo ojciec był więźniem. Aha. I dostał. I te głębie pokrzyżowo rozciągnął. To jeszcze na Bracki my byli z dziećmi. Później tutaj żeśmy się przeprowadzili na Kopernika i tato to wszystko udoskonalał, całe życie puszczał, gonił, sprawdzał. W jakich latach tata się sprowadził do Tomaszowa? Uczkowski, Kusiak. Teraz ten z Zamościa przyjeżdżał, Szwedziuk, Mazurek do ojca. Słynny Szwedziuk przez hodowca w Zamościu, powinien pan słyszeć też. Tak, Szwedziuk tak. No, to ostatnim się bardzo dobrze żyli, znali się, oni głąbkami się wymieniali, bo on tu miał tam młyn, robił mąkę, przywoził tu, a ciocia miała Tużniecka, słynna piekarnia Tużnieckich w Tomaszowie, to ojca siostra. I ciotka mu tu tę mąkę rozprowadzała po sklepach. I on robił pieniądze jak piorun. I oni sobie głębiami między sobą wymieniali. O. Czyli pan Szwedziuk jako młynarz tam przyjeżdżał do Tomaszowa, do ojca. Tak, a w jakich latach się sprowadziliście do Tomaszowa? W latach? Powiem panu szczerze. Ja miałem 5 lat, jak mnie mama tu przywiozła. Bo mój brat miał 2 latka, jak mama nas tu przywiozła. O. Aha. Bo tato przyjechał pierwszy. Tu do tego, bo to ta Tużniecka to była ojca siostra. To pochodził z Tużniecki, z tego słynnego Mogiłki. To jest książka o nim.
Czyli, to wujek nasz, ten partyzant. Czyli w latach 50. zamieszkaliście w Tomaszowie i rozpoczęła się ta hodowla zawodowych gołębi. Tak jest, tato to zaczął hodować, ciągnąć co lepszego. Właśnie mu ten Nizioł, Swedziuk, Mazurek słynny, był handlował gołębiami, kupował gniazda gołębi, sprzedawał gniazda, możesz pojedynko kupić. I z ojcem tu się zdali i tak sobie między sobą wymieniali, przywozili, o. A jak właśnie, by pan sobie popatrzył w pamięci wstecz, jak te gołębie wyglądały w latach 50., kiedy pan był dzieckiem, kiedy ojciec zaczynał hodowlę gołębi zamojskich, to jak one wyglądały na tamte lata? No ja panu powiem szczerze, według mego wzroku i orientacji taką, to oni maścią niczym się prawie nie różnią. Czyli takie gołębie utrzymujecie do dzisiejszego dnia, jak tam te, które ojciec hodował? Tak, takie same widzimy chodzą, w maści wszystko i w locie też, i są słabsze gołębie niektóre, no nie są, żeby wyszedł dziad. Nie wyjdzie, wyjdzie gołąb słabszy na te 6, 7 godzin, 5, ale wychodzą, panu mówi, 2 razy po 5 mało po nich. A właśnie tak chciałbym spytać, bo też charakterystyczne jest to dla zamojskich, że dosyć często występują gołębie typowe dla danego regionu, prawda? Nie, tam inne są troszeczkę w Chrubieszowie, w okolicach, ja inne tak. są w Tomaszowie w okolicach, inne są w Zamościu w okolicach. Tak, ja panu powiem, panie Marku, bo kiedyś Tomaszów i Zamość, a szczególnie Zamość, później Tomaszów, to słyną z gołębi lotnych, bo to Jan Zamoyski sprowadził te gołębie tu. Czyli taka tutaj krąży wersja, że zostały sprowadzone przez Zamojskiego. Tak jest. Te gołębie zostały prawdopodobnie to, co ja wiem z pamięci i z rozmowy tego Nizioła Bolka, Sieńki Koszla, którzy tu rządzili Tomaszowym, to z Iraku ściągnął te gołębie. Czyli ci starzy hodowcy, ten pan, jeszcze raz, Koszla i Niziołek, tak? Koszla, tak, Nizioł. Nizioł, pan Nizioł. Tak, Nizioł Bolesław, tak, kapitan policji. Czyli to były lata 30., 40., oni po wojnie od razu tam w tym Tomaszowie. Tak. A tutaj te wasze gołębie właśnie w okolicach Tomaszowa występujące, one się różniły od gołębi na przykład, nie wiem, z innych okolic, które pan widywał? No na pewno się różniły, wie pan, potrafiły i klepać, i wywracać, i maść już inna, i czarne, i raby czarne, i oczy już duże, to już nie to. W sensie duże oczy, czyli grubsza brew, tak? To znaczy nie tylko sama brew, brew brwią, ale oko duże. Oko większe, rozumiem. Tak, a te nasze głębie mają oczy skryte, malutkie. Aha. Takie, te puchy, tu uszy stoją, te oczka takie są zagłębione, szczególnie u głębi już starszych. Aha. Takich od 4-5 latków, to oko jest takie maleńkie, jak piorun mówi. Rozumiem. Bo tutaj... Są specyficzne, mają taką śliskość w ręku, taką jad taki, no wie pan, ich nie da, to znaczy, że ktoś, kto ich już zna, raz, drugi, trzeci tak potrzyma, to ich pan nie podrobi, bo to specyficzne gołębie, co mówi pan. Tak, a na dzień dzisiejszy właśnie z tych waszych gołębi to pan Jacek Król, Styszowiec, hoduje. Kraś. Przepraszam, Król to wcześniej pan wspominał o panu Królu, tak. Ale ten pan Król to tak. Już jest nieżyjący hodowca. Nie, Król żyje, tylko on miał ode mnie boki. Aha, ten pan, czyli wróćmy jakoś tak uporządkujmy, bo ja mylę nazwiska. Czyli z takich hodowców, którzy aktualnie też od pana gołębie hodują. Czyli pan Jacek Kraś, Styszowiec. Jacek Kraś, Romek Marszalec. To skąd Marek jest pan Romek? Czerni. Pan Romek Marszalec z jakiej miejscowości jest? Styszowce. Też Styszowiec. I pan Czernik? Tak. Też Styszowce. Jak ma na imię pan Czernik? Czerni Marek, tak jak pan. Marek Czernik, Styszowiec. Czyli tam w Tyszowcach kilku hodowców je hoduje do dzisiaj. Cały tak. czas opierają tak. się na nich. W Krynicach ma Małyska Władek, też ma. Władysław Małyska. Tak. A tutaj, jeżeli chodzi o wasze gołębie, panie Janku, to
pan zajął się hodowlą boków tomaszowskich, już jak ojciec tymi głębiami się nie zajmował, to już pan tylko się tymi głębiami zajmował. To znaczy, ja panu powiem, tato trzymał głębie tu w domu, ja byłem żonaty, miałem żonę, mieszkałem w Tomaszowi, niedaleko, jakieś 1,5 kilometra. I jeżdżąc na taksówce, ja tu codzień u tata byłem i zaglądałem, patrzyłem, widziałem co jak. Nieraz chodziłem, karmiłem to, bo mnie interesowało, lubiłem to od małego. I tato widział. Później tato się zaczął coraz gorzej czuć. Mówi, synu, bierz się za to, albo sprzedam, albo jak ja mi tato w życiu. Ja wiedziałem, że tak będzie. Nie mieszaj, synu, nic, bo wsadzisz coś obcego, później się nie pozbędziesz. Nie połapiesz się wsadzić obco krew, a pamiętaj jedno, że zło się zawsze szybciej przyda jak dobre. I nie dasz sobie rady, trzeba wtedy pół głębnika ciąć nie wiadomo co. I po co to? W tych głębiach trzymaj, już są wyprowadzone, ciąg dalej i daj sobie spokój. I nie szukaj nic lepszego. No i do tej pory mam, ludzie biorą i proszę w krasnym stawie. Miazek, Adam Puciński, Marcin Płażyński, Jerzy Mazurkiewicz. Oni mają ode mnie. Proszę bardzo. A te boki, w jakich czasach pan zaczął hodować? Te boki zacząłem hodować, jeżdżąc na taksówce, wie pan, słyszałem o Czabanie, to ojca był kolega, on tu do tata przychodził. Jak pan miał na imię, pan Czaban? Słucham? Pan Czaban to skąd był, jak miał na imię? Czaban był Stanisław, tak jak mój ojciec, też z Tachu. Tak. I to też z Tomaszowa? Bardzo porządny facet, którego ja... Naprawdę, ja wspominam, on mnie nauczył nieraz życia tak jak mój tata i wszystkiego. Ja na nich się upierałem i czepiałem tę wartość, co oni robią, jak to podchodzą do tego. To jak? I dziadek mi nieraz pokazywał, patrz, szczególnie boki, widzisz? Jak ma iść, jak co jak jego chód, jego poderwanie, to czółno wypięte, wól do przodu, to u boków to. I ja to... No o czym się tego przy nich? No co będę pana kłamał, no Boże. A lubiłam to, bo gdyby nie lubił, to mi na to nie zdawało sprawy. A tak... I ja, jeżdżąc na taksówce, raz z drugim sobie popatrzył na niebo, widzę, co głębie robią, a to Tomaszów nieduży. Przeszedł tu do tata, znamy się i później pojechałem do dziadka i kupiłem. Do dziadka, czyli do pana Czabana. To... Proszę? Do dziadka, czyli do pana Czabana. Tak, do pana Czabana. I pan Czaban mi sprzedał w drodze wielkiego wyjątku, bo to wtedy było ciężko dostać. To nie tak jak dziś. To zapłaciłem za samca 100 zł w tych latach i 9 miesięcy go trzymam, samicy nie mam. A dziadek mówi, na razie nie mam samicy. Dziadek mnie wyczuwał. To był człowiek, który cię uczył rozumu, wyczuwał. Bo tam do niego nie jeden przychodził. Ale dziadek widział, że coś nie tak, to go już traktował inaczej. I ja pomalutku od niego dostałem samicę. I tam u teściów zrobił sobie taką malutką szopkę i trzymam te głębie z tej uciechy, że mam taką parę boków. Później postawiłem sobie tam domek, postawiłem sobie rawkę, puściłem, zacząłem puszczać i pomału dziadka zacząłem dokupywać. I już się tato mój dowiedział. I mówi, na co, synu, kupujesz boki, jak masz zamojskie? Ja mówię, tato, latają porządne. Ja wiem, że dziadka boki są dobre. Tu nie ma, tu nie było na nich speców, na zawady, zamojskich na Czabana z bokami. Aha. A ja chciałem to połączyć, bo to lubiłem. I od dziadunia trochę wyciągnął. Nawet tato pewnego roku mówi do mnie, słyszałem, że Stachu cię tam wywianową dał ci taką parę boków. Przyjrzmy, synu, z parę młodych. Ja mu przyniosłem dwoje. No to ojca nie, bo panu powtórzył, jak te głębie latały. No i przegonił. Zabrały noce w pioruny. I ja mam ich do dziś dnia, bo tato za bokami nie był. On był bardziej hodowcą głębi zamojskich. Kochał się w zamojskich, tak jak ja. A ja polubiłem i to chciał mieć, wie pan. A właśnie tak o tej rasie boków, bo mówi się też czasami boki tomaszowskie, prawda? To pewnie przez pana Czabana, bo on z Tomaszowa. Tak, to były tak zwane tomaszowskie, to były Czabany. To były tu lepsze. Panie Marku, jeszcze raz panu mówię. Tu w okolicy, jak lata zamojski gołąb,
to jest szych głębi wymieszane, tatowych, a Bóg to jest szabat. Nie ma innej opcji, niech nikt panu nie gada i nie wiesz pan nigdy nikomu, bo ja już przeżyłem swoje. Ale co można powiedzieć o tych właśnie bokach? To te gołębie były już, rozumiem, też po wojnie tam rozpowszechnione. Tak, tak. To dziadek Czaban kupił troje boków od seminarium w Lublinie, od księży. Aha. I kupił całą parę, boczka czarna, samiec czerwony. I kupił jednego samczyka drugiego, czerwonego. Nie miał boczki. To jeździł 2 lata do nich, w końcu wymęczył samice. Czyli... I to zaczął rozhodowywać. Czyli te gołębie... Później ukradli raz, drugi Czabanowy, tak jak i u nas, 3 razy komórkę rozbierali. Tak. I dziadek Czaban tu na rynku, po starego kościółka naszego, co jest zabytkiem, mieszkał Kurkiewicz, który to był dziadka kolega. I mojego tato znał. Ale on się lubiał w tych, białych tych gołębiach, może jak oni się nazywają. Oni teraz te gołąbki zanikają. Oni tak do 4 godzin latały, nie więcej. Niektóre lubiały cyknąć tak w miejscu i były czubate i gładkie. I dziadkowie jak ukradli już po raz drugi chyba, czy trzeci nawet, dziadek miał 2 samce zostawione, czy 3, bo gdzieś tam pod przyciesią schowały gołębi, gdzieś weszły, złodzieje się szybko, szybko uwijali. I nie było samicy. I o tych Kurkiewiczów wziął z tych krymki, o widzi pan, z tych krymków 2 czubate samice. Ale to były krymki czy gołębie krymskie? To były krymki gołębie, nasze polskie krymki. Polskie krymki z tą czapeczką na głowie. Tak, tak. I dziadek to wsadził w te boki. Aha. I zaczął ich to później krzyżować, krzyżować, tak ojciec, jak ojciec mój. I dochodził, dochodził, naprawdę, niektóre boki, no niech się pan Kraś pochwali. U niego Bóg zrobił 2 soboty rzędu po 13 godzin. Mm-hmm. No, tam się też przeszła. Czyta w starych książkach, że Krymka to kiedyś gołąb był lotny. Tak, 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 tak. Tylko co, ten niektóre Krymki na początku, to wiem z dziadka opowieści, bo przez nim 30 ponad lat obcowałem. Po rybach żeśmy jeździli. On mnie nauczył trochę wędkowania, dziadek, bo mój tato nie był rybak wcale. Nie miał zdrowia, tylko u cioci w piekarni trochę pomógł, dopilnował i te gołębie, nic więcej. A ja z dziadunim znowu z tymi rybkami. To dziadek mówi, że te krymki niektóre potrafiły opuszczać lota. Dziadek tego nie lubił. Ale później w drodze, wie pan, na Molusji, trzymania, trzymania, pomilania, pozbył się tego. Mm-hmm. No i nie ma. I dzisiaj te boki wychodzą, nie opuszczają lot już pod ogon. Czyli generalnie można powiedzieć, że cała ta rasa gołębi, tych boków, to ma swój początek z Lublina. Z Lublina, z seminarium księży. Od seminarium, tam gdzieś był, kiedyś ktoś hodował, księża hodowali gołębie. Tak, tam było 2 braci i te gołębie, jeden brat wyjeżdżał prawdopodobnie do Wilna, tam na jakieś te seminarium te swoje, wie pan, tych księży, te zjazdy. Tak, tak, tak. I, gdzieś i on stamtąd nabił tej gołębi tu do Lublina. To było 2 braci, obydwa księży. I oni tym się trudnili. Dziadek go od nich kupił. Aha, aha. O, w ten sposób. I przewiózł ich tu do nas. A te boki to jakby pan opisał lot boka. Jaki jest, jak się, jakie są różnice w locie zamojskiego i boka? Zamojski jest deko szybszy gołąb. Mhm. Nie ma, te nasze gołębie nie mają ciętego lotu, mają łagodne, spokojne, a boki są wolne. Mhm. Jest to tak jak kiedyś te boki tak zwane lubelskie, co nazywali z Rosji, co przywozili, te mikołajewskie. Tak. Oni są troszkę ciut szybsze, ale wie pan, o co chodzi, panie Marku, chętne do zabrania. Mhm. Nie trzeba rzucać, nie trzeba wynosić. Z dachu idzie i do widzenia. Nie ma problemu. I nie, a jest, nie jest lot stójkowy. Już są nauczone. Ciężkie trzeba wynosić, o wie pan. I te boki tomaszowskie nie mają lotu stójkowego, tylko one mają lot okrężny. Mają lot okrężny, ale mają, panie Marku, jak idzie do góry, on idzie trochę, nie idzie ostro, idzie dość wolno, ładnie. Mhm. Ale już powiesić 4-3 godzin i to inny lot, a już po lesie wisi lepiej, to już stoi, jak jeden koło drugiego pięknie. Aha, czyli potem one po... Jak już po dłuższym czasie przechodzą na styl lotu stójkowego. Lotu. To też zależy i od noszenia, od powietrza, tak, też tak. Dużo.
zawisają w powietrzu, mają lot stójkowy. Tak. Bo tutaj, wie pan... To tu na całą Lubelszczyznę te czebany są słynne. Ja jeszcze będąc muzykantem, to grałem wesele 70 km stąd, w Tomaszówce. I wychodzę z samochodu, gra te instrumenty, wynosimy, patrzę na dachu, siedzi czubate bocze. Ja mówię, skąd pan to czubate bocze ma? Panie, to przyleciało, panie, to z Obrączko. A ja od razu mówię, panie, tam na Obrączko jest TZSP. Czaban Stanisław. A on mówi, panie, tak, to pana? Ja mówię, panie, ja nie Czaban, ale to mojego tata kolegi. No i kupiłem, zapłaciłem i przywiozłem do dziadka Samisa. Mhm. Od razu poznał. 70 kilometrów spadł gdzieś, no. 70 kilometrów, tak. Bo tutaj też... Panie Marku, ja takiemu koledze Wieśkowi sprzedałem po tych bokach dwie pary boków i on mi podał tu obrączki takie, no ktoś mu tam przysłał obrączki. To by pan nie uwierzył. A wie pan, gdzie się boczka czerwona upuściła z tą obrączką? No nie wiem. W Łuszczykach Dolnych, tam gdzie mój brat Tużyniecki miał piekarnie kupione. Czyli na Podkarpaciu, już tam na rogu. Tak, 200 kilometrów, bo ja starym... Między Ukrainą a Słowacją. Tak, bo ja dużym starym bratem woziłem tam mąkę po 5 ton do tej piekarni. Tam Łuszczyka się opuściła, bo facet stamtąd dzwonił, że nie posiada gołębi, tylko kaczki, kury i przyszedł gołąbek. I z obrączką, kolega tam przyuważył i przyczytali obrączkę był i dzwonił telefonu, do Wieśka. Tak. I sami za 200 kilometrów tam ją wiatr zaniósł. Tak. Powietrze, chmury. A takich, panie Janku, hodowców, którzy tak byli znani w tych ostatnich latach, kilkudziesięciu, kogo by pan wymienił? Z Tomaszowa? W ogóle z regionu, bo pan wspomniał też pana Szwedziuka z Zamościa. No to ja panu powiem, tu z Tomaszowa, to kto? Słynny Wolek Nizioł, Tadek Świec, ten Edmyk Kornacki, teraz kto tu jeszcze był? Mikołowicz stary, teraz tu Zbyszka, ojciec, czekaj pan, Boże, on wyjechał do Krakowa, do Czerwonych Beretów, też trzyma głębi, nie wiem czy jeszcze nawet nie, Cyroński stary, o, to stary głębiarze, Kuczkowski, Kusiak, teraz z Podchorzec tata kolega, Roman Kamiński, bardzo porządny hodowca, on nas miał głębi full, z tatem se żył, miał głębie, tam się Podchorzec trzęsł, jak te głębi latały, a jego brat Janek rodzony, znowu od Czabana boki, bo kochał się w bokach, ja go nawet od Czabana woziłem, taksówkę, jak on kupował boki od dziadunia. Mm-hmm. Słynny Radzik, stary z tego, z Zimna, Kołaszczowa. Stary ojca klient, też już nie żyje. Och, to był fachowiec. O Boże, takich ludzi już nie ma. Czyli to są hodowcy z Tomaszowa i z okolic, a tutaj jeszcze inni? Tak jest, tak jest. Bo tutaj pan wspomniał też Zamościa hodowców. To oprócz pana Szwedziuka, kto tam jeszcze był takim znanym hodowcą? Zamościa, fryzjer tak zwany, Szwedziuk, ten Mazurek. To tych, co ja najbardziej pamiętam, co tato nieraz, bo wie pan, ja byłem młodszy. Tak. Ja tam nie jeździłem, tak zagłębiałem, bo miałem w domu. Po co mi jeździć? Tak. Bo tutaj... Ale Szwedziuka to pamiętam bardzo dobrze. Mazurka tego, bo Szwedziuk to z ciocią się bardzo dobrze z ojcem, a Mazurek znowu z bratem, z Ryszkiem Tużynieckim. Z synem już nie żyje. Ciotki Tużynieckiej. No. A jakie właśnie były różnice w wyglądzie tych gołębi, na przykład pana Szwedziuka i gołębi pańskiego ojca? Szwedziuk miał różne gołębie. I warszkopy, szwarszkopy, blankopy, szkapliżaki, murzyny. A u tata było tylko te jedne gołębie, ojciec tu. U tego kolegi, co dostał od Szwedziuka, coś dostał z tych raby siwych i dawaj to krzyżować. I na tym został. Już nie pchał murzynów, nie pchał szkapliżaków, to o. No, czyli też pański tata brał gołębie od pana Szwedziuka. Tak, Szwedziuk od ojca mego brał, ojciec od niego brał. Tak, zamieniali się. Tak. A właśnie, a propos, pan wspomniał o murzynach, bo tutaj też takie różne są podejścia do murzynów. Czyli w jakim czasie pan zaczął obserwować pojawienie się murzynów? Czy już były od pańskiego dzieciństwa, czy to się w gołębie pojawiły proszę później? Proszę panie Marku, odkąd
pamięć sięga, to murzyny głębi już były. Jak panu mówię, ten Bolek Izioł, ten kapitan UB, z Tomaszowa, on przywiózł do nas na Brackę murzyna, który latał cały dzień. To jakie czarny były lata? Jakie były lata? Proszę? Jakie to były lata? No, panie, ja miałem ile? Ja byłem w podstawowej szkole, w szóstej, w siódmej klasie. No to 56 rok. No, no. Nie, trochę dalej, 50, bo pan miał 13 lat, czyli 49, to początek lat 60. No, to już murzyny były, to był, to Bolek Niziu go przywiózł do tata, oj, tato mój mówi, jeszcze mówi, Bolek, co to za cholera taka, to z tych murzynów? A on mówi, Sachu, to gołąb z przekrętu, tyle. Ja bym dzieckiem nieraz rozmawiałem, ale ja to pamiętam, słuchałem, bo mnie to jadło, ja to lubiłem, tylko tato nas trochę do szkoły gnał do tego i zawsze mówił, ja muszę mieć dwóch techników, dwóch synów i tak było, ten co w Ameryce. Technik mechanik, a ja technik budowlany i tyle, z dyplomami. O, i tak my, a później się wziąłem za gołąbki już, bo lubiłem to i tyle. Czyli pan Nizioł to był jest słynny wtedy murzyn, ten samiec. No to panie, on latał, to był a tylko kochany. Początek lat 60. i pan Nizioł, tak, Nizioł przybył do ojca. Już murzyny głębie były. Tu jeszcze był słynny fachowiec, który trzymał rabę czerwone czubaty. Ojca też kolega. Niedźwiedź. O, on już nie żyje. Z Tomaszowa. To był człowiek też, który lubiał graniaste czerwone czubaty, miał od Szwedziuka i boki od Czubana. O. A te murzyny, wtedy też już hodowcy tak trzymali, nie wiem, w czystości, że tam sobie takie szczepy murzynów tworzyli? Tak, tak. Tu na Janówce do dziś nie jest taki syn Stacha Bukawy, on jeszcze ma z murzynów, Januszek taki. To Sacho się lubią znowu, ojciec jego, w szkaplizakach i w murzynach, a boki brał ode mnie. Czyli te murzyny były tam cały czas. Murzyny tu u nas na Lubelszczyźnie, murzyny były i co? A jakie one miały umaszczenie? One miały już te miedziane pasy, czy były czarne pasy? Panie Marku, murzyny to były różne i siwe, tak, i czarne, z nalotem takim szadym, brązowawym. Tak. Tylko każdy jeden pamięta, pan może czuć z czystej krwi tego, co ja pamiętam i co od ojca wiemy, od Czabana, o tych ludzi. Okówki w ogonie, te wąższe piórka ostatnie, biała brewka, pojedę sobie po drugim, chorągiewka ta, pod kuperkiem ewentualnie i siodełko na ogonie, białe. Dziuby krótkie, ciemniutkie, oczy skryte też, nieduże, czarna brewka. Niektóre wychodziły takie czarne, a przypylone brązowym. To memu bratu, temu właśnie, co w Stanach jest, przywiózł taki kolega, bo bratu w Zosie był kierownikiem w szpitalu, grupy takiej remontowej. On był po technikum, poszedł do kierownika tej grupy. I taki Henryk też, bo brat też Henry. Przywiózł mu murzynkę, ona spadła w nocy na okno. I on myślał, że to brat, że to szaryczkę. Ja tylko przywiózł, Henryk, to nie szaryczka, to jest piękna murzynka samica. Czyli te murzyny, panie Janku, już w latach 60. one były miedziane z tym nalotem. Były, panie Marku, nie ma nawet muzyka. Czyli to nie jest prawdą, co niektórzy rozgłaszają, że taka moda nastała niedawno. To one były od początku miedziane. Tak, to ktoś pana w błąd wprowadza. Ja to pamiętam dokładnie. No. Czyli był tak jak jest we wzorcu tej rasy, że on ten miedziany kolor jest pożądany, to on był zawsze. Tak jest, bo się od tamtych lat ciągnie. I zawsze było te białe kuperek, białe tak rzęski. Tak jest. Tak. Lotki pewnie też były plecione, raczej te ostatnie ciemne. Tak, a czasem, bo później już wykrzyżowali. Już wykrzyżowany, bo wychodzili nawet u tego Kawki w Zamościu, słynnego samego kolegi, to były murzyny czarne z różami. Tak jak nasze rabę siwe, tylko rabę czarne, tylko że murzyny na ciemnych dziobach. Aha. I pazurki czarne i te lusterka to. Tak, tak, czyli też była taka odmiana już później osiągnięta przez pana Kawkę takich czarnych murzynów. Tak jest, tak jest. I na kuperku zawsze te pióreczka białe były pożądane już tak od początku. Jest. A tutaj też, czarny, pamiętaj pan. No. Tak, niech pan dokończy zdanie.
te czarne, że mam... Pazurki czarne, tak. I jak ma ogon ciemny, murzyn, pierwszy tak. Tur z brzegu z jednej strony i z drugiej, ta łukówka węższa, bielutka, jaśniutkie, a resztę pióra ciemne. Czyli też taki widelec, trochę jak u orlika. O, coś podobne, tak coś, jest. Coś w tym typie występowało. Mhm. Tak, tak, tak. Bo pan też mówił, że ten pan wyhodował takie czarne te murzyny. Tak. Czyli tutaj no... A czy się też pan spotykał z tym, że były właśnie uzyskiwane murzyny z połączenia siwych z rabymi, czy... Jakie było pochodzenie tych murzynów tak naprawdę z tych dawnych czasów, jak sobie wspominacie? Ja panu powiem... Nie będę pana kłamał, ja tego dokładnie nie wiem. Ale czy hodowcy stosowali takie połączenia? Czy pan pamięta? Był kiedyś taki u nas, jego miał pseudonim Walec. Janek Majdan. Tak. On nie żyje już. To jak... też tato znajomy. Tak, tak. On właśnie się lubował w tych murzynach. To on tak. Sprowadzał ciemne, takie siwe, na ciemnych dziobach tak. Wychodziły i z krasymi czarnymi mieszał, wychodziły murzyny jak piorun. Aha, aha. No. Czyli też takie połączenia robił gołębi czarnokrasych i tych siwych z takim tak. Ciemnym, mocno dziobem. To oni nazywali ich kiedyś ci starzy fachowcy, do mojego tata, szwarszkopy, warszkopy. Tak. Tylko szwarszkopy były na ciemnych dziobach, a warszkopy na jasnych dziobach. Aha. I właśnie te szwarszkopy pchali do tych siwych, wychodziły murzyny. O. Tak, tak. To ja też tutaj widzę w moich gołębiach, że te gołębie, te szwarszkopy, one mają taką cechę, że często dają murzyny w swoim potomstwie. Tak, tak. Czyli tutaj taka tradycja stara, którą pan pamięta, że szwarszkop to był ten biały z ciemnymi, z czarnymi znakami o czarnym dziobie, a warszkop to był biały z czarnymi znakami na głowie. Tak, i na białym dziobie. Ale tak, ale dziobek był biały, tak, tak. To tak, był warszkop. Tak. A jeżeli dziobek tak. Był ciemny, to był szwarszkop. Szwarszkop, tak. A właśnie, a takie... I ten Majdan, tak, te szwarszkopki parował z tymi siwymi, wychodziły murzyny jak talała. Tak, tak. To ja też tutaj miałem takiego... szwarszkopa i on mi bardzo dużo dawał murzynów, aczkolwiek czasami wychodziło tak, że wychodziły w kolejnych pokoleniach i murzyny, i szwarszkopy, prawda? To tak nie zawsze wiadomo, bo ta krew tego szwarszkopka tam się ciągła w tym. Czyli to było powszechne. A czy zdarzały się takie parowania właśnie z tymi zmienniakami? Bo te zmienniaki, te gołębie, wie pan, które charakteryzują... Wiem. Tą zmianą upierzenia, czy też tak łączyli, żeby uzyskać murzyna? To było powszechne? Też skrzyżowali, tak. Tak. To było stosowane od dawna, od zawsze. To tak zwane Romany. A właśnie, bo mi też mówił pan Olek Bełs o tych Romanach. Pan Olek Bełs mówił... To jest prawidłowa nazwa tych zmieniaków. To są Romany. Tak, bo pan Olek Bełs... To są gołębie z Rosji, to są Romany, panie Marku. To nie są zmienniaki. U nas to przecież zmienniaki, bo oni po spiżeniu co rok lubią rzucać piórka białe, albo czy to i zmienia się. Tak, tak. A ich prawdziwa nazwa to są Romany. Tak, bo pan Olek Bełs tam też wspominał, że jeden z jego takich znajomych, kiedy on jeszcze był bardzo młodym człowiekiem, dosłownie jeszcze tam dzieckiem, a tamten pan był już no, rówieśnikiem jego ojca, to on tak. Opowiadał mu o panu Romanowskim, który te gołębie sprowadzał i tam utrwaliło się to określenie Romany od tego pana, bo on tam był, zajmował się handlem, miał wóz koński i jeździł i takie gołębie sprowadzał i tam ze tak Lwowa. Samo, panie Marku. Ale czyli, tak poczekaj chwileczkę, czyli no. Panie Janku, to łączenie zmienniaków, tych Romanów z siwymi było stosowane przez hodowców. No pewnie było. To nie jest jakaś nowość, to są stare dzieje. Nie, panie Marku, ja byłem dzieckiem u nas na Brackiej, jak panu mówiłem, cośmy mieszkali za tak, dziecka. Tak. Były te Romany, Bolek Izioł to przywiózł, parę par było. Bo przepadało, to był dobry gołębi do latania, na takich bilutkich oczach, zgrabne gołębie. Tak, tak.
I ojciec siwymi ich parował. To potrafiły wychować i murzyna, i potrafił wyjść cały biały z takim pochlapaną główką, tak oby przyjść, to pan czerwoną farbą kropnął. Tak. Ale mieli loty jak boki, kurwa, wolne. Tak, ja mam taką samicę właśnie, z takiego skojarzenia. No, a no widzi pan. A też są legendy, że zmienniaki, czyli te romany po murzynach, to są takie mocno kolorowe. Nie, to są białe z lekkim tylko przyprószeniem kolorku na główce. Tak, tak. Często występuje. Czyli to są czasy pańskiego dzieciństwa. Tak, tak, tak jest. Występowały te gołębie. Ja panu powiem, byli fachowcy, tak, tu takie wasiołki, tata znajomy, Janek i Stachu, obydwa stare kawalerii, tak poubierali. Nazwisko Wasiołek, z Tomaszowa. Wasiołek, dwóch braci, Janek, tak, i Stachu. Tak. Oni robili eksperymenty, mówi Stachu do ojca, mówi, patrz jakiego mu murzyna wyciągnęli. A to był murzyn po siwej samicy od ojca mego, tak, i po szeryku łapanym, ciemnym. A też jeszcze do tego dołączenie, tak. No, bo i Stachu mówi, bo to też Stachu, Wasiołek i Janek. Tak. Z kimś był to takie pospolite to imię Stachu. Tak, tak, tak. Jak to moja mamusia mówiła, święta trójca, Czaban Stachu, ojciec Stachu, Kuczkowski Stachu i Kusiek Stachu i wszystkie trzymali. Trzech Stachów, święta trójca. No. To nieraz tu u nas, ja pamiętam, za dziecko, tak na Stanisława przyszli, mój tato tam nie pił, ale zawsze te wódkę w domu trzymał, czystował ich tam. To mama mówi, Boże, mówi, gdzie tych Stachów nas bierzeł, paci, wszystkie te głębi lubią. To ten właśnie Wasiołek Stachu mówi do ojca, mówi, Stachu, no murzyn, a ojciec mówi, Stachu, po czym ty to wychował? A po ty twoje siwe wariacje, co tak dychi po tym szeryku, co przyszedł. Ty wiesz, jak on lata? Ja siwko jadę na Majdan, na pole gogonie, przyjeżdżam 5-6 po południu, a on jeszcze lata. Wie pan, bo tutaj też pan mówi o tej historii powstania zamojskich, że to hrabia Zamojski tam ściągnął z Persji, z Iraku, ale ja powiem panu, że się zetknąłem też z takim artykułem, to jest datowane na 29 rok w czasopiśmie Polski Drób i tam pisał pan Włodzimierz Żarczyński. I to był człowiek, który w latach, powiedzmy, 20. zajmował się tworzeniem Orlika. On jakoś... A to jest ruski szaryk, tak. Tak, i teraz ten pan Żarczyński, on był związany z kilkoma miejscami w Polsce, bo on był związany z Lubelszczyzną, z Będzinem gdzieś na Śląsku i nawet mieszkał w Bydgoszczy, bo czyli już tu blisko mnie. I jak pisał w roku 29 do takiego czasopisma Polski Drób, to właśnie napisał Włodzimierz Żarczyński Bydgoszcz, czyli w tym czasie mieszkał w Bydgoszczy. I ten pan Żarczyński, on znany jest z tego, że on bardzo tam intensywnie jakby koordynował te prace związane z tworzeniem Orlika. I on tutaj w swoim artykule pisze, że czyli w tych latach 20., że Orlik wywodzi się z gołębi sprowadzanych z Rosji, zwanych ryżymi, i tam one są, można powiedzieć, z mikołajowskimi spokrewnione, bo on mówi, że to były gołębie rozpowszechnione na wybrzeżu Morza Czarnego. U nas mówią boki, a w Rosji to są mikołajewskie. Tak. I Orlik to jest lubelski, to jest ruski szaryk. Tak. No to wszystko jest spokrewnione. A na Ukrainie nazywają pospolicie ryżaki. No oczywiście, bo on tu mówi o ryżych, tak. I on, no, wie pan, ten pan Żarczyński zwracał uwagę na to, że te gołębie mają wspólny rodowód, bo wtedy, kiedy w latach 20. ten orlik dopiero powstawał, go tam doskonalono, to wybierano ptaki o locie sztorcowym, stójkowym do tworzenia orlika, a o locie takim okrężnym do tworzenia Zamojskiego. I on już w tym swoim artykule pisze, że były gołębie zamojskie nazywane perskimi. I pisze o tych perskich, że one były z ryżych uzyskiwane, ale też
były dodawane inne gołębie do tego. Po prostu były Panie to... Marku. Było to doskonalone, więc widać, że one wszystkie mają wspólnych przodków. I jak ten... Wspólny przednarodowo, tak. Tak, jak ten pański kolega krzyżował Zamoyskiego z orlikiem i uzyskiwał Murzyna, to tutaj nie było zbyt wielkich różnic, bo te gołębie były ze sobą dosyć mocno spokrewnione. No. Więc to tutaj jest... Ja jest... dlaczego... Bo też wasze ja... gołębie, one... No. Też nie są takie, taką, z taką delikatną główką, prawda? To są takie gołębie raczej o takiej mocnej budowie. I pan mówi takie bardziej pękate, bardziej takie tak. postawne. Oni to są mocne w przodzie jak pierwszy. Tak, bardziej właśnie w typie takim, powiedzmy, troszeczkę też i w pewnym sensie troszeczkę podobnym do gołębi w takim typie jak, orli, jak orlik, prawda? Ja panu powiem, w nich widać energię w tym gołębiu. Tak. No bo tutaj ja właśnie, powiem... bo tutaj ja jeszcze panu dokończę, bo tutaj też w tych latach 20. są te czasopisma, można nawet kiedyś panu prześlę, jakby musiał pan, pan ma maila? To znaczy żona moja tu ma ten komputer, ja nie umiem w to wchodzić. Ale jakby żona panu podała, to ja mogę panu powysyłać, bo mam mnóstwo artykułów z tych przedwojennych lat, by pan sobie w wolnym czasie poczytał. No nie ma sprawy, to kiedyś... Na spokojnie tak, zadzwonimy tak, i dożony tak. tego, to ona mi to Bo tutaj, powtórza. Wie pan, są ciekawe spostrzeżenia, bo tutaj właśnie hodowcy polscy, którzy hodowali w latach 20., trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że Polska była wtedy w rozbiorach i jednak tutaj ludzie jakoś wymieniali się tą wiedzą i właśnie pisali sobie tam różne artykuły, różne takie zapiski do tych czasopism wydawanych, czy to we Lwowie, czy to w Krakowie. Właśnie i tutaj jednak oni wspominają, tu też są takie ciekawe spostrzeżenia, że w tych latach przedwojennych były gołębie wysokolotne, rozpowszechnione powiedzmy z tego kierunku zachodniego, czyli tam wiedeński lotny na przykład, czy berliński długodzioby, ale wielu autorów wskazuje, że tak naprawdę lotne gołębie to były te wschodnie rasy. Te rasy wywodzące się ze wschodu i to były dzielne gołębie. Oni mówili nawet, one były nie takie wydelikacone, nie takie doskonałe tam pod względem urody, ale lotowo były to mocne gołębie i pan też o tym wspomina. Twarde gołębie do lotu, tak. Twarde gołębie, do dzisiaj one tą twardość zachowały, potrafią nawet kilkanaście godzin pozostawać w powietrzu. Zgadza się. Dlaczego mnie nieraz to zastanawia, panie Marku? Pan to słucha chwileczkę. Tak, czy można? Tak, oczywiście, tak. Panie Marku, ja mam brata w Stanach, tak. A serdecznego kolegę Stasia Biele mam w Kanadzie, w Ontario. Tak. I on tu prawie co 2 lata do mnie przyjeżdżał, jeszcze jakiś zim na taksówce. I tak. On znał te nasze gołębie. I chciał tam trzymać, niedawno wyjechał. I mówił jak, myśmy próbowali wojewódzkiej weterynarii załatwiać, panie, to badania, koszt nie wiadomo jaki. Wie pan na co oni wpadli? Jajka wziąć. Tak. No. I Stanley ich miał fermę. Indyk i kur, tam były różne gołębie. Stachu z Henkiem, ze szwagrem drugim pomyśleli. Brali ode mnie po 1,6 albo 8, drugi 6,8. W paczuszkę po aftinie, po tym oto parzena. Zabijali tak zwany taki kanadyjski watę w tape i w to pudełko. I przechodzili. Bo na początku przywieźli, to je fotokomórka zabiła. Tak, bo te promieniowanie rentgenowskie. Ale tam im jakiś weterynarz podpowiedział i tym tejtem to owijali. Tak. I wywozili jajka tam i nahodowali tych gołębi. I mają, to dziś ja Stasiu Biela. I tak. Mówi, co mi Stasik mówi? Że tam jest 2 Ukraińców. Tak. Bo tam Ukraińców jest sporo. Tak. I mówi, mają tych, ich tu nazywają Janek Sirackie, ale wiesz co? Oni niczym nie różnią od waszych głębi. Mm-hmm. No. Ja jak kupiłem od tego jajka, bo mi trzeba było rabo czerwone samice, to się niczym różni od twojej raby czerwonej. Jakbym nie zaznaczył na nogę spinki, to by nie wiedział, która jest moja, która ta kupiona. A, no bo od pana mam młode z jajeczek i od kolegi Ukraińca mieszkającego w Kanadzie ma gołębia identycznego. Tak. Tak, bo tutaj... I oni te Ukraińcy ściągali z Iraku. I nazywali ich przez to sirackie.
Aha. To już ponoć w Hamburgu są też te gołębie, w Niemczech teraz. Widzi pan, czyli to one są, one mają gdzieś tam tych przodków z tych ras, tak, bo to szło z Persji, załóżmy, czyli tam z Bliskiego Wschodu szło to na tereny rosyjskie, z terenów rosyjskich szło tak. Tutaj na Polskę. To one... jest przemycane do nas, na. Tak, bo tutaj też jest taki artykuł, to jest rok 26, jest artykuł w takim czasopiśmie Hodowca Gołębi. To wydawał taki pan Chwałek, on mieszkał we Lwowie i wydawał to we Lwowie i on wydawał to tylko przez jeden rok, ten rok 1926. Potem po prostu finansowo to nie miało powodzenia i on zaprzestał tego. Nie dał sobie rady, chłop. Tak. I taki pan Nałęcz się tam pojawiał. Dwa artykuły napisał do tych czasopism. Jeden napisał o treningu gołębi wysokolotnych, czyli widać, że ten Nałęcz się zajmował gołębiami wysokolotnymi, ale napisał w 26 roku artykuł, który zatytułował Gołąb perski wysokolotny. I on pisze o tym perskim i powiem panu, wypisz, wymaluj, on nam opisuje gołębia w typie orlika, bo mówi tak. Gołąb rasy wschodniej perski, budową podobny do mewki. Ma dziób cienki i długi, nogi niskie, upierzenie o barwie niewyraźnej. Robi na pierwszy rzut oka wrażenie zwyczajnego polucha, bez wartości, a jednak dla amatora miłośnika dobrego lotu jest on więcej wart, jak najpiękniejsze okazy innych ras. No bo świetnie lata. I potem mówi o kolorze. I mówi tak. Gołąb perski ma upierzenie płowo-czerwone, ogon biały. Ma po obu bokach 1 do 3 sterówek barwy całego upierzenia, co nazywają niektórzy hodowcy widelcami. Są także, tak, albo ramkami. Tak, są także w barwie płowo-czarnej i płowo-niebieskiej, czyli były takie i siwe, i czerwone, i czarne. Tak, tak, tak. Barwa upierzenia, jak u niektórych ras, tutaj nie gra ważnej roli. U nich największą zaletą górny i długi lot. Gołąb podczas lotu trzyma się pilnie swego statka, nigdy nie siada na obcych. I on też opisuje, że one niektóre nawet też koziołkowały w locie. Ale też pisze, że chociaż koziołkowały, to im to nie przeszkadzało w osiąganiu wysokiego pułapu, że cały czas się trzymały wysoko. Także są pewne takie, tutaj widać wskazówki w latach przedwojennych, że te gołębie były spokrewnione ze sobą. I te boki, i te orliki zamojskie, to są gołębie z jednego pnia. Gdzieś tam w innym kierunku szła może selekcja. Może być, tylko to jest wszystko porozszczepiane, zgadza tak. się. Szła selekcja w innym kierunku, ale zachowała się jedna cecha, a mianowicie lotność, tak. Bo pan mówi o takich... Wspólna, tak. Tak, bo wiadomo, ten zamojski gołąb był na pewno, tak jak pan wspominał, szło to w kierunku... tworzenia ładnego umaszczenia. No to widzi pan, panie Marku. Czarnokrasy, ja czerwonokrasy, gołąbkach... żółtokrasy, prawda? Tak. Tak. Ja po swoich gołąbkach wychowam rabego siwego krawaciarza, jaśniutkiego albo jarzębatego na bieluskim ogonie. Tak, tak. No. Tak i te wasze gołębie od ojca, to rozumiem też, ten siwy jest taki jaśniutki, taki jak to niektórzy mówią lakmusowy, nie? No to ja, to właśnie te moje siwe, raby siwe, te jasne, takie są. O. Tak, tak, bo ja tu mam takiego samczyka, który tam się wywodzi z waszej linii, bo tak tutaj od kolegi Marka Stawarskiego otrzymałem, że on ma taki rodowód w gołębiach zawadowych. Jest to taki krótszy, pękaty samczyk, siwokrasy i to siwe u niego jest takie fajne, jaśniutkie, ładne. A powiem panu, no ja że mam, dwa lata temu wychowałem po nim młódka, ale on mi zginął w locie i był tak ślicznie niebieski, no niespotykany, taki czysty, piękny, niebieski kolor, bardzo ładny. A wie pan, jakie, po jakich, jak krzyżówka w te jaśniutkie, najlepiej po tych ogłębiach tatowych osiągam? Raba czerwona samica i raby siwy jarzębaty samiec. Aha. Jak rzucą rabego siwego jasnego, no to panie Marku, to ja takiego siwego to nie widziałam w życiu. Czyli piękne kolory wychodzą, takie intensywne, tak. Ładne. No coś pięknego. Czyściutkie. No. Czyli tak pan kontynuuje
tą hodowlę taty i do dzisiaj. A jest jakiś następca, panie Janku? Właśnie tu mam trochę problem, panie Marku. Nie ma, mam i syna, mam i zięcia, wnuka, ale nikogo nie interesuje. I widzi pan, nieraz tak siedzę i mówię, Boże mój, tato miał mnie, dziadek Czaban nie miał syna, miał tylko córkę, miał Janka. Jak on do tego Bieli z Kanady powiedział, dziadek Czaban? Ja syna nie miałem, ale mam teraz przybranego Jasia za wadę. No tak to bywa. Miejmy a ja nadzieję... nie mam, żebym komu miał przekazać za bardzo, widzi pan. I tak szkoda, to trzymam. Ale może, żebym miał może kogoś się, z rodziny pchnąć, może się żeby jeszcze to coś wziął w nich się obudzi. Za to, tak jak ja to nie mam. Może się coś w nich obudzi. Bo ja tutaj mam wielu takich znajomych, którzy oglądają moje filmy i zaczynają hodować gołębie w późnym wieku. Myślą już tak, idę na emeryturkę, może sobie zacznę hodować gołębie. I jest takich faktycznie kilku panów, którzy nawet już zaczęli hodować. Późno, bo późno, ale zaczęli i fajnie. I się bawią w to i starają się rozwijać, mam bo mają czas. Tak. Mam syna, widzi pan, ma oczy zdrowe, zobaczy te boki, za wszystko, ale żeby miał ten jad taki, jak ja gdzieś po tacie odziedziczył, czy co, nie wiem, to wie pan, to chyba się trzeba urodzić z tym i do tego. Nie ma na razie następcy. Nie. Panie Janeczku, będziemy pomału kończyć, bo my już sobie tak gadamy ponad godzinkę. No dobrze, mnie się z panem przyjemnie rozmawia. Mi też się przyjemnie bardzo, bardzo z panem rozmawiało. Na pewno jeszcze wrócimy do rozmowy, ale bardzo, bardzo serdecznie chciałem panu podziękować i tutaj myślę, że będziemy jeszcze próbowali sobie też powspominać, znaczy przepraszam, pan będzie wspominał, a ja będę słuchał tych nie, pańskich nie wspomnień. Nie, szkodzi, panie Marku. Ja lubię sam też posłuchać, tylko coś mądrego od ludzi. Tak, no wie pan, ja wspomnień nie mam, bo zbyt krótko tą rasę hoduję, ale staram się też zbierać na temat tej rasy informacje, bo informacje są bardzo różne. Ludzie trzymają się swoich jakichś takich spostrzeżeń. Mieszkają w jakimś określonym rejonie i mają określone wspomnienia. I na przykład spotkałem się wielokrotnie z takim zdaniem, że tam murzyny, to nigdy ich nie było, to jest wynalazek, nigdy nikt nie krzyżował z Romanami. A pan mówi, że jest inaczej, że murzyny były, jak pan był dzieckiem, że one były 60 lat temu. I że cały czas są obecne. I to... Do obecnej chwili. Tak, i to wiadomo, że to jest rasa gołębi, która była rozpowszechniona na terenie Lubelszczyzny i tam inne były spostrzeżenia w panie okolicach Marku, Lublina, inne były... Panie Marku. Tak, tak. Ja przepraszam, wejdę panu w słowo. Tak. Właśnie mówię, co mówiłem w Krynicach, ma ode mnie, on jeszcze mego tata pamięta. Tak. On i brat jego w Warszawie. Jak się nazywa ten pan z Krynic? Proszę? Jak się nazywa ten pan z Krynic? Małyska Władek, Władysław. Tak, 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 ten Władek Małyska, tak. To on się wywodzi z Łabuń, między Zamościem a Tomaszowem, tak, za Krynicami. Tak, 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 tak. To mówi, był dzieckiem, jak murzynka czarna, taka siwa, czarna, stalowa do nich przyszła, to mówi, Janek, mój tata trzymał, to ona kurwa w powietrzu cały dzień wisiała. Tak. Czyli to które mogły być lata, jak on był dzieckiem? No on jest 2 lata ode mnie starszy. Czyli to są takie wspomnienia. Pan od tego kolegi tam, który przywiózł murzyna do ojca, a tutaj kolega też ma podobne spostrzeżenia. No widzi pan. Tak. I tutaj wie pan, w innych rejonach wspominają, że tam jak oni byli dziećmi 50 lat temu, 40 lat temu, to były na krótkim dzióbku gołąbeczki, jakieś tam szlachetne w wyglądzie, długie. Ale to myślę, że to jest region. U pana były takie gołębie na krótkim dzióbku powszechnie spotykane? Nie, ja to co pamiętam, to u nas były gołębie lotne, tu na Lubelszczyźnie i w Zamościu na średnim dziobie. Gołębie lotne, żadnych tam dzióbków. O teraz to pokrzyżowali, zmarnowali. Te dzióbki, to.
To no, nic nie wart, panie Marku. Tak, to tylko bo tyle, tu wie pan, że dziubek... niektórzy piszą, że były, że zawsze były na krótkim dzióbku, na niskiej nóżce. A jaka tam niska nóżka? Ja pamiętam dokładnie, panie Marku. Tak, ale wie pan, oni... tak jak mówię, pan pamięta ze swojego regionu, a może w innej gminie było to powszechne, bo tutaj fajnie też powiedział pan Olek Bełs i tu trzeba się z nim zgodzić, że 50 lat temu, 60 lat temu komunikacja była słabo rozwinięta, taka autobusowa czy no, inna. Na pewno, przecież telefonów nie było. Tak, ludzie nie mieli samochodów, przemieszczali się raczej rzadko, gdzieś tam na jakiś targ do większego miasta ktoś pojechał, czyli te gołębie były charakterystyczne dla danego regionu, bo ludzie się nimi nie wymieniali. I no, tutaj pewno, rzeczywiście mogło tak być, że troszkę inne gołębie były w jednej gminie, a inne były w innej gminie, ale to nie znaczy, że to nie były gołębie tej samej rasy, bo to były gołębie tej samej rasy, tylko w innym kierunku troszeczkę już doskonalone. Inni się skupiali na... Mogło tak być, na nie rysunku, ma to tak. Ja nie przeczę. Tak, tak zwana moda, prawda, pojawiła się jakaś moda tam dzisiaj. Ja panu powiem, odkąd moja pamięć sięga, to u nas Zamość i Tomaszów to było zagłębie gołębi lotnych, o takich o tych. Tak, tak. To się liczyło, Lublin, nie? To kiedyś słynął właśnie z Orlików polskich i z Włochów. Tak. O i tyle. Tak. Także panie Janeczku, ja bardzo panu dziękuję. Przyjemnie się rozmawiało i na pewno sobie jeszcze do rozmowy wrócimy. Także nie ma sprawy, panie Marku. Serdecznie dziękuję i dziękuję, że pan co się... Co mogę, to panu powiem, co pamiętam. Dziękuję, że pan co się... Co trzeba, nie ma dwóch zdań. Dziękuję, że pan się a do mnie... A kiedyś... Tak? Słucham? Tak. Pan coś mówi, że kiedyś. A kiedyś, ja panu mówię, jak podchowam, będziemy w kontakcie, to jak coś panu zostawię, czy coś, to tu kolega, żeby gdzieś ktoś jechał, czy jak, ja panu podam i zobaczy pan. Bardzo dziękuję. No. Na pewno skorzystam z takiej oferty, bo sam jestem ciekaw pańskich gołębi. I dziękuję, że pan się do mnie odezwał i dzięki temu mogliśmy porozmawiać. No, nie ma o czym mówić, bo mnie szkoda się zrobił pan, jak mi tu Jacek mówi, że taki gówniarz, że potrafił panu tam zdrowie psuć czy coś, a u niej nie warto, może kupa na stanąć nawet za przeproszeniem. No to wie pan, bo ja to znam, tę sytuację. O. Panie Janku, bardzo panu dziękuję. Pozdrawiam serdecznie i będziemy w kontakcie na pewno jeszcze dziękuję wiele razy. Dziękuję również panu zdrowia, małżonce, dzieciom, rodzinie. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Wzajemnie dziękuję też całej rodzinki i proszę pozdrowienia złożyć. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia. Do widzenia, panie Janku. Do widzenia, panie Marku, do widzenia.